Cześć, witajcie, ale dziś gorąco. A jeszcze będzie lepiej. Jeszcze będzie lepiej, więc króciutko opowiemy wam, żebyście się nie dali nabrać. Czym się różni klimator od klimatyzatora, bo te dwa określenia możecie spotkać w handlu. I zauważyliśmy, że czasem one są stosowane zamiennie, a to nie jest to samo. Konradzie, czym to się różni? Może najpierw tak, klimatyzator. Klimatyzator to jest po prostu lodówka, tylko w trochę inny sposób zrealizowana. Czyli po prostu mamy część ciepłą, mamy część zimną i żeby zrobić zimno z jednej strony, musimy podgrzać coś z drugiej strony. Tak, mamy lodówkę. W lodówce jest zimno, a z tyłu lodówki jest takie coś, które się rozgrzewa. I klimatyzator działa dokładnie na takiej samej zasadzie. Czyli mamy część ciepłą, część zimną. W dużych systemach po prostu ta część ciepła jest na zewnątrz, ta część zimna jest wewnątrz. Natomiast w takich małych urządzeniach stacjonarnych to po prostu mamy rurę, która nam wywala to ciepłe, to gorące w zasadzie powietrze na zewnątrz. I to jest klimatyzator. Natomiast klimator to w zasadzie nie wiadomo, co to jest. Przeważnie są to urządzenia, które działają, one chłodzą na zasadzie odparowywania wody. Czyli lejemy sobie wodę, ona sobie paruje i woda parując zabiera ciepło i po prostu w ten sposób chłodzi. I to działa nawet nieźle pod warunkiem, że jest sucho. Natomiast jak jest dzień taki jakiś duszny czy coś takiego, czyli kiedy mamy dużą wilgotność, no to ta woda, kurczę, po prostu słabo paruje i całe urządzenie słabo działa. Klimator to jest taki wentylator plus nawilżacz, tak naprawdę, no, sprytnie zamknięty w ten sposób, że daje wrażenie, bardziej wrażenie niż realny chłód. Czyli generalnie najprościej poznacie klimator po tym, że trzeba do niego wlewać wody, natomiast nie ma drugiej części, która wisi za oknem, względnie nie ma rury, która wywala gorące powietrze za oknem. Dokładnie, jeżeli mówimy o urządzeniach takich, powiedzmy, na kółeczkach, takich monoblokach, no to klimatyzator ma rurę, a klimator nie. I to jest takie pierwsze podstawowe rozróżnienie. Także jak w upały będziecie szukać urządzenia, które was ochłodzi, patrzcie dokładnie, co wybieracie. Servus. Cześć. Cześć.